Co pewien czas gościmy w porcie Łódź, bo odbywają się tu różne, między innymi motoryzacyjne imprezy. Co tutaj dziś było? Dzisiaj gościliśmy motocyklistów i to taką niebagatelną liczbę, bo myślę, że zjechało się tutaj prawie 700 motocyklistów na zakończenie sezonu w Łodzi. Częstowaliśmy ich kawą w restauracji IKEA, częstowaliśmy ich żurkiem, mieli okazję, żeby się spotkać. Prezydent Zdanowska oficjalnie ten sezon kończyła, odcinając symboliczny balonik, który odleciał w niebo. To zakończenie jest tak naprawdę symboliczne, jest okazją do tego, żeby motocykliści się spotkali, żeby wymienili się doświadczeniami, żeby tutaj też zobaczyli ofertę sklepów motocyklowych i myślę, że to jest taka fajna i przyjemna okazja, niekoniecznie takie prawdziwe zakończenie sezonu. Spotkanie oceniam bardzo dobrze. Dziewczyny stanęły na wysokości zadania, bo jak wiadomo organizują to łódki, nasze łódzkie, więc nie wypadałoby nie być, tak? Kończymy sezon. Mam nadzieję, że kończymy bezpiecznie wszyscy i wszyscy go rozpoczniemy w przyszłym roku. Więc zabawa była przednia, no wiadomo, to już jest końcówka sezonu, ale my wszyscy jak gdyby jeździmy ze sobą, lubimy się, bratamy się, więc nie mogło nas tu zabraknąć. To się nigdy nie kończy. Teraz zaczynają się powoli naprawy tego wszystkiego, przeglądamy sprzęt i przygotowujemy już powoli niektórzy z nas na następny sezon, tak? Niektórzy czekają do wiosny. Ja za chwilę będę wymieniał wszystkie płyny. Trochę go wypucuję i będzie czekał. Go będę odpalał co dwa tygodnie, żeby się nie zastał. Nie wszyscy kończą sezon, jak tylko jest zakończenie sezonu oficjalne. Generalnie niektórzy nawet jeżdżą, jak jest bardzo brzydka pogoda. Także no ciężko jest nam się odstawić nasze krówki na zimę. No ale to jest moment, kiedy można o nie troszkę zadbać, umyć, zrobić co potrzeba, żeby ten motocykl był w idealnym stanie technicznym. Mm-hmm.